Teraz jesteśmy dalej przy tym panelu lewym. Mamy tutaj sterowanie drzwiami. To są tylne drzwi, to są przednie drzwi. Omówimy sobie przednie drzwi. Czerwony przycisk służy do zamykania. Proszę zamknąć. Drzwi oprócz tego, że się zamykają, jeszcze w końcowej fazie podchodzą do góry i blokują się. I zielonym otwieramy. Teraz zrobimy sobie to samo z włączeniem świateł mijania. Proszę przełączyć na światła mijania. I proszę zauważyć, że teraz tutaj się zapala światło nad drzwiami. I proszę zamknąć i zobaczymy, w którym momencie to światło gaśnie. To światło gaśnie dopiero, jak drzwi się zablokują, czyli przed jazdą, po włączeniu świateł mijania, przy upewnianiu się trzeba popatrzeć na oświetlenie drzwi przednich i tylnych, czy one zgasło, bo to jest świadectwem, że drzwi są zablokowane. Następnym elementem jest hamulec ręczny. Proszę zwolnić i zaciągnąć. I zaciągnąć. I tutaj mamy parę przycisków. Pierwszy przycisk to jest ogrzewanie prawej szyby, czyli tej szyby w tych prawych drzwiach, które służy za szybę boczną. On jest włączany tylko przez cyknięcie, proszę przycisnąć, i on się sam wyłączy. Tu jest kontrolka. Jak to się nagrzeje, samo się wyłącza, nie trzeba wyłączać. Drugi przycisk jest ogrzewaniem lusterek. Proszę przycisnąć. Mamy tu kontrolkę i ten przycisk trzeba wyłączyć. On sam się nie wyłącza. Proszę wyłączyć. Z czego jeszcze tu korzystamy? To jest przycisk świateł awaryjnych. Proszę wcisnąć. I to są światła awaryjne. Wyłączamy. Przechodzimy do panelu środkowego. Mamy kontrolki. Szybkościomierz, obrotomierz. To jest co? Paliwo. To jest temperatura cieczy chłodzącej. To jest ciśnienie w układzie pneumatycznym, a to jest ciśnienie oleju. Jeżeli przekręcimy kluczyk, widzimy, że ciśnienie w układzie pneumatycznym mamy, paliwo mamy, temperatury nie mamy, no i ciśnienia nie ma w układzie smarowania, ponieważ silnik jest wyłączony. Jak włączymy sobie, dość podskoczy, jest ciśnienie, obroty na 600, na zero jest prędkość. Wyłączymy sobie. Z czego jeszcze tu korzystamy? To jest nawiew na nogi kierowcy, który znajduje się po lewej stronie. Jest to włącznik dwupołożeniowy, czyli pierwsza szybkość, druga szybkość. Drugi przełącznik wentylatora jest nawiew tu z prawej strony dla mnie. Tu mamy dogrzewanie, ponieważ silnik znajduje się z tyłu 11 metrów za nami, ten płyn chłodzący przechodząc tu do chłodniczki z przodu, on się wystudzi i w warunkach zimowych, żeby on szybciej krążył i żeby było cieplej, przełącza się ten przełącznik, to jest pompa, która tam się włącza i pcha ten płyn chłodzący. To jest przełącznik dwupołożeniowy, jeżeli drugi raz przełączymy, włączy się dogrzewanie, czyli piec. Niektórzy mówią na to Webasto, ale Webasto to jest nazwą firmy. Być może jest firmy Webasto, musiałbym zobaczyć tam z tyłu. I wyłączamy sobie. Następne, oświetlenie pojazdu. Pierwszy przełącznik jest dwupołożeniowy. Patrzymy z tyłu, przełączamy, proszę tam. Zapalają się dwa światełka. Drugie położenie, 4. Raz i dwa. Następny przełącznik, który tutaj mamy, jest to przełącznik oświetlenia dla kierowcy. To są te obydwa światełka, jak wypełnia się dokumenty, czy coś, czy sprzedaje bilety, to jest oświetlenie. Natomiast to oświetlenie, teraz nie zobaczymy jego, to jest takie oświetlenie diodowe przy podłodze, żeby w nocy podczas jazdy pasażerowie mogli bezpiecznie przejść i się nie pozabijać, nie potknąć o coś.
Mamy tu również sterowanie panelu ogrzewania z przodu. Tu mamy układ otwarty i układ zamknięty. Natomiast to jest to nawiew. Pierwszy stopień. Teraz słychać, mam nadzieję. Drugi stopień. Słychać mocno. Tutaj mamy sterowanie, otwieranie zaworu płynu chłodzącego, czyli im więcej tutaj się pokaże, tym cieplej będzie na chłodniczce, na nagrzewnicy. I tutaj mamy wyświetlanie tego do góry i w dół.